Kiedy mamy problem, nie wiadomo jaki, wtedy czytajmy Pismo Święte. Pierwsza linijka to już wskazówka, jak iść przez życie pięknie. Kochać bez reszty to temat dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do pochylenia nad Bożym Słowem. Jezus mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Uczeni w prawie to rodzaj starożytnych prawników. Komentowali przepisy żydowskiego prawa. Krytykowani przez Jezusa uczeni obnosili się ze swoją pozycją i pobożnością, szczególnie podczas obchodów religijnych. Wyróżniając się strojem, prowokowali przechodniów do wyrazów szacunku. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. W starożytności prawnicy pełnili rolę opiekunów wdów, czuwali nad ich majątkiem. Często zajmowali część dóbr, traktując je jako wynagrodzenie za swoją pracę. Nierzadko, kierując się chciwością i obłudą, okradali swoje podopieczne. Jezus nie krytykuje tu długich modlitw, ale powody, dla których się wydłużają. Najwyraźniej Jezus był zdania, że hipokryzja religijna i niesprawiedliwość społeczna są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Na świątynnym dziedzińcu kobiet stało 13 skarbon, ale dostęp do nich miały zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ofiary ze skarbon były przeznaczone na utrzymanie świątyni. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Pieniążek wdowy to tak zwany lepton. Była to najmniejsza i najlżejsza moneta tamtego okresu. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Źródła podają, że wdowa, pozbywszy się ostatnich pieniędzy, nie musiała głodować. Mogła bowiem liczyć na wsparcie synagogi. Całkowite poświęcenie kobiety i jej hojność dla świętej sprawy jest wprowadzeniem do opowiadania o męce Jezusa, który ofiaruje całe swoje życie w imię miłości do człowieka. Prawdziwa miłość zawsze domaga się bezinteresownej ofiary z życia. Wtedy jest ona płodna, przynosi owoc wierności, pokoju, niezłomności, solidarności czy współczucia. Natomiast oddając ludziom resztki naszej uwagi, czasu, sił, maskujemy jedynie swój egoizm. Wtedy miłość małżeńska, rodzicielska czy po prostu bliźniego jest okaleczona. Ona nie tylko nie daje szczęścia, ale wręcz krzywdzi.